Legniczanie będą mieli okazję wzięcia udziału w wydarzeniach związanych z jubileuszowym, bo już 40. Festiwalem Srebro, którego finał będzie miał miejsce 17 i 18 maja. Tydzień wcześniej chcielibyśmy świętować z Legniczanami, bo to 40 lat Srebra w Legnicy, bo to festiwal powstał w tym mieście, funkcjonował w tym mieście, egzystuje w tym mieście, a wielu z nas nie wie dalej, co oznacza ta tajemnicza oponka, pączek czy ponton, który stoi w rynku. Jest to symbol festiwalu i o tej historii festiwalu chcielibyśmy z Państwem porozmawiać. W związku z tym Galeria Sztuki, współpracując z Galerią Piastu, właśnie na sobotę 11 maja od godziny 13 do 17 przygotowała mnóstwo nietuzinkowych atrakcji. Będziemy wykonywać ekozawieszki, będziemy wykonywać biżuterię w formie kolczyków, bransolet, naszyjników, wisiorów. Ponadto odbędą się warsztaty wykonywania własnych przypinek swojego autorstwa oczywiście oraz odbędą się warsztaty wykonywania lusterek, więc coś nowego. Takich warsztatów jeszcze nie mieliśmy. O godzinie 15 będzie sporo atrakcji dla miłośników trendów mody. Z naszą legnicką blogerką i stylistką Jolantą Watral w takie warsztaty, w trakcie których ona pokaże, jak dobrze się zaprezentować, jak dobrze się ubrać. Ponadto będzie też organizowany pokaz mody, w którym uczestniczyć będą mieszkanki Legnicy i prezentować będą ciuchy ze sklepów z Galerii Piastów. Poza tym Legniczanie będą mogli też zabłysnąć własną kreatywnością. Organizatorzy zapowiadają konkurs na najlepszą biżuteryjną stylizację. Pokaz mody zaplanowano na 16:30.